Rynek żyje obecnie porozumieniem członków OPEC. Jest to o tyle historyczne porozumienie, że dotyczy także krajów spoza kartelu, między innymi Rosji. Także inne kraje zgłaszają chęć docięcia produkcji i pod tym względem jest to spore osiągnięcie. Z tego względu obserwujemy ostatnio rajd cen. Tylko teraz pytanie, jak długo ten rajd może się utrzymać? No niestety te porozumienia miały często to do siebie, że okazywały się być fiaskiem, ktoś oszukiwał. Chociażby ostatnio też mieliśmy bodajże wczoraj podana została informacja, że wydobycie w kartelu było najwyższe w historii w listopadzie. W związku z tym to cięcie produkcji będzie miało wpływ, oczywiście rynek żyje tym teraz. Natomiast kwestia jest tego, że za 3-4 miesiące może się okazać, że jest to po prostu nadmuchany balonik, z którego zaczyna uchodzić powietrze. Drugą kwestią jest też to, że mamy wyższe ceny ropy, które z kolei oznaczają powrót producentów z łupków na rynek. Oni mają o wiele niższy ten próg rentowności niż kraje takie produkujące ropę w tradycyjny sposób, tak to nazwijmy. I już obserwujemy spory przyrost wież wiertniczych na rynku amerykańskim. Dlatego też, o ile w takim powiedzmy krótkim terminie 3, 4, 5 miesięcy ropa jeszcze może troszkę zyskać, o tyle w drugiej połowie 2017 jednak te spadki powinny znów mieć miejsce i powinna się ustabilizować około 50, 40-50 dolarów za baryłkę.